Magazyn Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, odcinek 20, zamykający rok 2019. Wolontariusze z Warmii, Mazur i Powiśla odebrali nagrody. Społeczności lokalne, aktywne, twórcze i przedsiębiorcze. Współpraca międzynarodowa impulsem do wzajemnej motywacji i rozwoju. Debiut fabularny Małgorzaty Imielskiej zatytułowany Wszystko dla mojej matki. Najlepsi wolontariusze z Warmii, Mazur i Powiśla odebrali nagrody. Pierwsze miejsce zdobył Jacek Szwark z Kętrzyna. Laureaci przyznają, że lubią to, ale łatwe to nie jest. Jest to naprawdę ciężkie, bo lekcje w szkole są do późna. Jeszcze trzeba, wiadomo, mieć czas na jakieś lekcje czy inne zajęcia dodatkowe, ale mam w życiu takie podejście, że jeśli chce się coś zrobić, to ma się czas na wszystko i naprawdę można tak sobie świetnie rozplanować dzień, że jest czas i na przyjemność, i na lekcje, i na wolontariat. Gala Barwy Wolontariatu odbyła się w Olsztynie. Międzynarodowy Dzień Wolontariatu, 5 grudnia, to już 33 lata, jak Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła ten Światowy Dzień i cieszę się, że dzisiaj na Warmii i Mazurach mogliśmy poznać całe duże grono młodzieży, ale również opiekunów, ludzi, którzy są zaangażowani w wolontariat. Wolontariat ma miejsce wszędzie. Wszędzie wolontariusze udzielają się, nie oczekując w zamian nic. Czemu? Ja jako wolontariusz zacząłem w 2007 roku działać na społeczność, na prace społeczne. W Banku Żywności zacząłem. Jako gimnazjum zacząłem jako wiceministrantem i tak, no, zaczęło taką potrzebę. Zacząłem czuć od serca, że trzeba pomagać innym, tak? Nie tylko dla siebie, dla serca, ale dla innych. Nasza grupa od niedawna działa. Stworzyliśmy własny niezależny wolontariat młodzieżowy i nie mamy określonego celu, w jakiej dziedzinie działamy, tylko gdzie jesteśmy potrzebni, tam staramy się być i właśnie pomagamy gdziekolwiek tylko możemy. Jest to też hospicjum, gdzie dla dzieci pomagamy. Są to różnego rodzaju wizyty, na przykład w szpitalu, gdzie odwiedzamy dzieci chore i po prostu umilamy im czas, pobyt w tym szpitalu, żeby jak najlepiej się czuły mimo swojej choroby. Też akcją taką, którą w szkole wymyśliliśmy, było to Spełniajmy marzenia innych. Tam udało nam się zebrać fundusze i przekazać je na rower dla osoby z lekką niepełnosprawnością. No, po prostu chcemy spełniać marzenia i żeby ludzie, którzy mają jakieś choroby, problemy, mogły po prostu być szczęśliwe. Opiekunowie dopingują i wskazują kierunek działań. Wystarczy zgłosić się, a dla każdego znajdzie się odpowiednie zadanie. Wolontariat kojarzy się tylko i wyłącznie z chodzeniem z puszką albo pomaganiem, nie wiem, trzymaniem kogoś za rękę. Wolontariat w dzisiejszych czasach to jest e-wolontariat, wolontariat w kulturze, w sporcie. Mamy tu ratowników medycznych, mamy takich codziennych pomagaczy, którzy pracują w pogotowiu naukowym, pomagają w odrabianiu lekcji. Mamy też takich, którzy opiekują się zwierzętami i zajmują ekologią. Zakres jest przeszeroki, naprawdę każdy znalazłby dzisiaj tutaj coś dla siebie. Pewne jest jedno, młodzież zgłasza się, by nieść pomoc innym, a w sposób pośredni i sobie. To, co robią, motywuje ich do poczucia bycia potrzebnym. Jest to na pewno duża satysfakcja i radość, i także to, że mogę sam się przy tym rozwijać, to także przynosi bardzo dużo radości i uśmiech. Coroczne podsumowanie działań i uhonorowanie najaktywniejszych pokazuje, że praca wolontariuszy zostaje dostrzeżona i doceniona. W końcu to, co czynią, podyktowane jest jedynie, a może i aż, bezinteresownym dawaniem szczęścia tym, którzy czują jego brak. Wykłady, warsztaty i dyskusje. Za nami 8 Forum Inicjatyw Lokalnych. Wydarzenie tym razem odbyło się w Elblągu pod hasłem Społeczności lokalne, aktywne, twórcze i przedsiębiorcze. Forum Inicjatyw Lokalnych to takie wydarzenie, które zostało zapoczątkowane w 2010 roku przy dużym wsparciu pana marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Wtedy jeszcze były takie regionalne środki Europejskiego Funduszu Społecznego i uznaliśmy, że potrzebne jest takie raz w roku spotkanie różnych liderów, animatorów ze społeczności lokalnych z regionu, żeby
mogli oni się uczyć, wymieniać doświadczeniami, wzajemnie inspirować i też wspólnie zastanawiać się nad tym, jakie inicjatywy mogliby realizować w regionie. Więc to wydarzenie ma taki charakter właśnie integracyjno-edukacyjny, po to, żeby osoby, które na co dzień wiele robią u siebie w społecznościach lokalnych, we wioseczkach, w miasteczkach, podładowały akumulatory i wróciły do swoich społeczności z różnymi nowymi pomysłami, które mogą zrealizować. Takich małych, lecz aktywnych grup czy społeczności działa w naszym otoczeniu naprawdę wiele. Są to na przykład kluby seniora. Teraz na przykład na topie są koła gospodyń wiejskich, które dostały nowe narzędzia i bardzo fajnie się rozwijają w społecznościach lokalnych. Chociaż z ciekawostek powstało nam też w Elblągu koło gospodyń miejskich, bo seniorki pozazdrościły koleżanką z terenu wiejskiego i postanowiły podobną formę realizować. Organizatorem wydarzenia było Forum Animatorów Społecznych oraz Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Spotkanie partnerów i przyjaciół samorządu województwa warmińsko-mazurskiego realizujących współpracę międzynarodową odbywa się od 2013 roku. Zgodnie z koncepcją chodzi o przeniesienie pomysłów na grunt regionalny i o impuls do wzajemnej motywacji i rozwoju. My w naszym kraju związkowym mamy duże doświadczenie, jeżeli chodzi o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i myślę, że to jest to, czego można się od nas nauczyć. Natomiast nas bardzo interesuje, jak Państwo sobie radzicie z zarazą wśród trzody chlewnej, a także to, jak radzicie sobie z suszą, która jest naszym i Waszym wspólnym problemem. Afrykańska Schweinepest, da würde mich natürlich auch interessieren, wie Sie, welche Erfahrungen Sie dort haben. Od kilku edycji w rozmowach uczestniczą delegacje francuska, włoska, ukraińska. Tym razem była to delegacja niemiecka. To już piąta rocznica podpisania listu intencyjnego między województwem warmińsko-mazurskim a krajem związkowym Saksonii, Anhalt. Czas na nowe wyzwania. My tu w Polsce, w regionie Warmii i Mazur szczególnie jesteśmy predysponowani do tego, żeby chronić środowisko, żeby o nie dbać, bo tej natury pięknej, niepowtarzalnej mamy tak dużo, że musimy to dziedzictwo zostawić do końca świata i jeden dzień dłużej. W planach jest również położenie jeszcze większego nacisku na międzynarodową wymianę młodzieży. To kolejna premiera filmu, którego koproducentem jest Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy. Jest to debiut fabularny Małgorzaty Imielskiej zatytułowany Wszystko dla mojej matki. Ten film to opowieść o dziewczynie, która jest w zakładzie poprawczym. A to, co dla niej najważniejsze, to odnalezienie matki. I żeby tą matkę odnaleźć, jest gotowa na wszystko, na poniesienie każdej ceny. I to jest film o tym. Scenariusz dotyka takich spraw jak społeczne sieroctwo, agresja, potrzeba bliskości, empatia. Puentą jest przesłanie, że powinniśmy przeciwstawiać się stereotypom, bo to daje szansę, by ci, którzy byli wcześniej odrzuceni, mogli wrócić do normalnego życia. Oko widza przyciągają i atrakcyjne obrazki. To jest w ogóle bardzo przyjemne, że tutaj nasze okolice zaczynają być atrakcyjne dla filmowców, że korzysta się z aktorów miejscowych, także dostajemy szansę rozwinięcia się, pogłębienia doświadczeń, odkrycia nowych rzeczy, także bardzo lubimy takie wydarzenia. Za sprawą utworzonego w 2017 roku Regionalnego Funduszu Filmowego w regionie realizuje się coraz więcej filmów. Samorząd województwa na ich produkcję przeznaczył ponad 1,5 miliona złotych. Do tej pory wsparliśmy 3 filmy fabularne, wsparliśmy 8 dokumentów, 1 animację. Jest to poparte też przeglądem i możliwością konkurencji, bo to nie jest tak, że każdy może ubiegać się o wsparcie. Jest powołana kapituła, są zaangażowani profesjonaliści, którzy analizują charakter filmu, scenariusz filmu, zaangażowanie realizacji. No i oczywiście jednym z warunków jest to, aby zdjęcia były realizowane na terenie Warmii i Mazur. Na 35. Warszawskim Festiwalu Filmowym w plebiscycie widzów na najlepszy film publiczność wskazała Wszystko dla mojej matki. Natomiast Małgorzata Imielska została laureatką za debiut, a kilka dni temu na Międzynarodowym Festiwalu w Kazachstanie produkcja ta została wyróżniona. W kolejce czeka kolejna produkcja, więc myślę, że ktoś nawet mi powiedział, pokazywaliśmy film Cicha noc parę dni temu w Brukseli. To był pokaz dla szefów instytucji
europejskich. I któryś z nich powiedział: gratulujemy Olsztyn Wood. Czyli wie pan, nie Hollywood, tylko Olsztyn Wood. Więc jeżeli tak mamy iść, to ja nie mam nic przeciwko temu. Produkcje, za którymi idą sukcesy, zawsze będą mile widziane, bo widzowie widzą, co jest dobre.